To co, włazimy? No włazimy. Damy radę? Tu się o tego, tej belce chwyci. O pinza ty bierła do osoby. Dwie osoby to 10 zł. Jesteśmy teraz w Janisławicach, najdłuższej wsi. No takiej znajduje w tym naszym regionie, w Dolinie Baryczy. Jest to bardzo długa wieś, ciągnie się i ciągnie i ciągnie. I końca nie widać. Końca nie widać. I jak już przejedziemy tą wieś, to się zacznie Wielkopolska. Także jesteśmy na granicy województw w tej chwili. Bo teraz mamy Dolny Śląsk, a będzie to widoczne, że... Będzie tablica informacyjna i moja wola Sośnie już jest w Wielkopolsce, a tam właśnie jedziemy do tego Pałacu Myśliwskiego. Dokładnie do mojej woli. Tak. Gdzie jest pałac, który jest jednym z trzech pokrytych korą dębu korkowego. I stąd jego wyjątkowość. Tak. Czytałem, że to jest na tyle wyjątkowy pałac, że nie tylko chodzi tutaj nawet o te drewno użyte, ale też i nazwisko, które tam się pojawia, nie jest do końca takie neutralne. Tak, ale to też pokażemy Wam wszystko, jak dojedziemy. Natomiast jest bardzo ciekawy kawałek historii związanych z kościołem w Sośni, który został wybudowany, bo fundatorem był właśnie ten książę, do którego Pałac Myśliwski należał. I do tej pory proboszcz parafia dba o jego leśny grób, który jest w ogóle poza cmentarzem tym parafialnym. No, czy jest tym związana nawet jakaś... wymienili starą płytę, wyobraź sobie, na nową i to całkiem niedawno. Ale nie ma na niej klątwy. Nie, nie, nie ma na niej klątwy rycerza. Okej. Okay. Jedziemy, moi drodzy, także jedziemy. Widzę, że tutaj drogę robią nową. To by pomyślał, jesteśmy na wsi i mamy światła, co? No. O, i w tym Pałacu Myśliwskim przez długi, długi czas było technikum leśne. A tak, a no. Tak. I możemy spotkać takiego starego dziadka, który opowiada niestworzone i niesamowite historie o tym miejscu. Bo był tam i uczniem, i pracownikiem później. On w pewnym momencie nawet był takim kustoszem, który nosił klucze, dbał jak gdyby o to miejsce dla prywatnego właściciela, którzy się już skończyli w tym momencie, już ich nie ma. Znowu, no tak. Posesja została przejęta. No, były różne pomysły na to miejsce, natomiast w tej chwili niszczę je i ja nad tym boleję, bo jeszcze 6-7 lat temu, jak zaprowadzałam na moich gości, to jeszcze były tapety, stare tapety na ścianach z murzynkami noszącymi na koszach, na głowach owoce i różne ale takie. Te no, tapety no. Są wszystkie zdarte. Tam są freski scen myśliwskich, są sufity takie, że głowa mała. No ale to mówię, to trzeba będzie zobaczyć i może się nam uda wejść. Trzeba zobaczyć, czy jest okno otwarte. A no ba. Nie pierwszy raz, nie ostatni. Dokładnie. Także kto wie, może jeszcze będzie mały urbex. Zobacz, jaka fajna chata. To jest stara chatynka. Nie wiem, niszczę. Byli jacyś właściciele, ale od 2 lat ich nie widzę tutaj. No. No, jeden z grobów takich pobocznych, rodzinnych, nosi nazwisko Rommel. Właśnie. O. Także. No i to tutaj. Jest ten korek, którym to jest pokryte. Jak widzisz, część tego korka znika niestety, bo to nie było konserwowane długo, długo. Jak sobie cicho. Wyobraź, jak tu cudownie było, jak tutaj uczniowie byli, technikum leśne. Wcześniej to był budynek stricte mieszkalny, czy jak? Z internatem. Na górze były pokoje mieszkalne dla uczniów z internatem. Także to, to wygląda jak Hogwart. No tak? Mamy taki własny tutaj. Mnie po prostu szalenie się podobają te bruszki. Niesamowite. I teraz zobaczysz, teraz idziemy do okienka, gdzie jest air condition naturalny. Stawaj tutaj. Okej. Okay. Tu, o. I czuj ten wiew. Ja pierdzielę. No. Ale jak? No bo tam jest tak zimno. A to jest pieruńsko zimno. No tak.
Ale mówię, jak latem tu żeśmy przychodzili z gośćmi, to wszyscy tylko się wietrzyli, stali rozczapiżeni jak te kormorany, wiesz, na palikę i, że tak powiem, ochładzali się tu. Jezu, jak mnie korci wleźć do środka. Mhm. Tutaj są takie pegeerowskie, wiesz, domki. Tu jest to wszystko, ta cała połać lasu, to należy do tego terenu. Nie wiem, ile tutaj jest hektarów, ale zobacz, jakie dęby są po prostu stare, piękne. Tu jest taki jeden, do którego podchodzimy. Popatrz, jaka to potęga. Tutaj widzę jakiś starszy pan. A to jest właśnie ten pan, o którym ci mówiłam. No co ty gadasz? No mamy szczęście. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zobacz, jaki cudny dom. Dzień dobry. Znowu przyszłam i przyprowadziłam znajomego. Widzi pan? Dzień dobry panu. I tak mu mówiłam o panu, że możemy na pana trafić. No. Bo pan tutaj chodzi do szkoły. Nie? Nie, tu matura jest dom, gdzie tak. O, matura jest dom. Tutaj? Nie, tu była szkoła. A dzisiaj? Dzisiaj pusto. Zdali mi maturę i poszli każdy w swoją stronę. 400 uczniów było. 400? Ty ja my stanęli na tych płytkach, to my na apel, to my miejsca nie mieli. O, no to całkiem sporo musiało być tutaj was. A dzisiaj? Dzisiaj w ruinie? Dzisiaj pusto jest. To by była nadal szkoła, no. 4 nauczycieli zmarło. A ci z miasta, co przyjeżdżali, to zawsze na holu byli. Mm-hmm. To jakie te wykłady miały być, źle się popijany mógł? No tak, no racja. Popijany mu nie wejdź, nie do rady wleźć. No dokładnie. Bo wypadki się robił. Widzę, żeby tutaj zabezpieczyli, żeby deszcz nie leciał na tą ścianę, zobacz. Tego nie było, to nowe. A są tu z tym związane jakieś ciekawe historie z tym budynkiem? Bar niemiecki urzędowo, tam do góry w tym pokoju. Tutaj? No. Bar niemiecki, o. Tutaj jak wychodził tymi drzwiami, to białe rękawiczki zakładał, nie? Bo formalnego kuń mi tutaj podjechał. Aha. Ta by po koniach przejechał, kunia brudna. Proszę dostanie wprowadzić, wyczyścić. Chłop rodny rad musiał kunię odciągnąć, prowadzić do stanie wyczyścił, dopiero mógł podjechać tymi kuniami. Ale numer. Ale to jak na błysk musiał być zrobiony ten konik. No. Takie siwe dwa ciężkie konie miał, no to musiały być. Bo one się w parku tu wykulały, to piosku miały na sobie wpierw. No. Tak, użyły się zawsze. A ja tu chłodził, to on mnie zawsze wołał na kieliszek koniaku, a ja koniaku nie pił. Ja my rumu, jak dostał jeszcze. To mnie tu sprowadził, posadał do góry, nie? Aha. Szklonkę mi rumu nalał, to już miał dość. I najgorzej zejść, a no ja cię sprowadzę. Aha. Sprowadził mnie i syn poszedł do domu. Bo tu mieszkam w tym bloku. A jak oni zrobili, że to jest korkiem obłożone? Są deski poprzybijane, belki są murowane. Deski są poprzybijane i korek my tu przybijali. Jeszcze od rusztowania dziury zostały. Tutaj jak dzięcio wlot. A znaczy byście naprawiali. No. Bo... Dzięcio jak usiadł na te kory, a dziubne to spod na dół. Aha. To byście naprawiali, ale w ogóle to ten właściciel pierwszy, który budował ten pałac. No ten baron. Sobie co? Kazał to, że tak... Aha, ten baron. No. Ty nam kościół wybudował, nie? Mhm. A w chojniku... To jest ten baron, który jest pochowany tam w lesie. No. Von Birgit? No. Jakoś tak. I tutaj... On... A w chojniku postawił drewniany kościół. Mhm. Jeszcze stoi. No to bogaty gość.
to jego syn teraz przyjechał, jakie 3 lata temu tutaj przyjechali, to jak jechał to tym samochodem na roboczy, tym samochodzikiem, bo się tak świecił. A Rom przywiózł? Syn już nie, no nie właśnie. Nie przejął krabiowski zwyczaj. Nie przejął. Ja mam czas te papiery przywiózł nam tutaj. My tu mieli stolik poustawiany i krzesełko, jaka dziura tam jest, w tej studzience. No mówi, papiery wam mogę zdać z tego zamku. I to nam zdamy i podpisali mu. Mówiła, gdzie brakować pieniędzy, to nam przyśle euro. O. Czyli co, będzie odrestaurowany? Będzie robiony hotel z niego. Kiedy? No gmina teraz gdzie zaczyna, no od nowego miesiąca. O, czyli tutaj, jednak po przejęciu tutaj drzwi będzie stoiło dachu, w domu akurat tu jest upał siwy, a tu jest upał czarny. O. No to super. No korek no, moment sprowadzony tu na tę stronę. No widzisz, no to dobrze, że coś się zacznie dziać w takim razie. To zanim się rozpoczną prace, to my lepiej chodźmy do środka, bo inaczej nas nie wpuszczą długo. Zobaczymy później, jak skończą ten hotel, przyjedziesz jeszcze raz i nagrasz, jak to, dokładnie, jak to się słuchaj. Stało. To co, włazimy? No włazimy. Damy radę? Fajnie, że damy radę. Tu się, o, tego, tej belcie chwyci. O 5 za tydzień od osoby. Ja osoby to 10 zł. Będzie. Niesamowite są te ściany. No. Także sufity oryginalne, freski oryginalne. Ja ci pokażę, gdzie była tapeta z murnikami. Tutaj jeszcze widać kawalątek. Jeszcze. Ja nie wiem, kto to w ogóle zdjął. Zobacz, tu jeszcze widać tą tapetę z murzynkami. Takich niewolników typowych, słuchaj, przy pracy. To jest zdarte, zobacz. Tak, wiem, że jest zdarte. Natomiast widać dokładnie, wiesz, jaka to była piękna scena rodzajowa. Tutaj masz jeszcze o kawałek. O, czekaj, bo tutaj jeszcze trochę jest. Ale to już taka końcówka, wiesz, nie, bo to tamto. Nie, to już jest co innego. Zobacz, jakie tutaj są sufity, jakie tu są freski. Wow. No. I tak jak Niemcy budowali, słoma, plewy, glina. Wiesz, jak te sufity wyglądają na mocno? I to jest cały pałac, w ten sposób sobie na ściany zrobione. To wszystko jest słoma i glina. Później pójdziemy do mnie. Na podłodze. Tutaj już ludzie są prace ziemne. I tutaj było wejście do kuchni. Tu było wydawanie posiłków i jesteśmy w samym jadalni, gdzie był piec kaplowy rozwalony zupełnie. To była sala jadalnia, na techniku myślę. Wydawała posiłki. To, co zostało z pieca kaplowego, słuchaj. Po prostu. I to orbialne sufity. A tutaj w tym wykuszu to nie było jeszcze. O, jakie było. Niesamowite. Także jak chcesz, to możemy zejść na dół, bo potem pójdziemy w drugą stronę. To co, do lochów? No idź. Zobaczymy. Bardzo stare schody. No. Mocno zakurzone. Wiją się krętą ścieżką. Do kazapanu. No wiesz, tutaj jakby zostawił tę kamerę na noc. Kto wie, co moglibyśmy zobaczyć. Kto wie. Tutaj pewnie węgiel tutaj się tak. z
stąd sypał. Jeszcze zostały te. No nie mów. Oświetlaj, drogi, no ja nie miałam takich kamer. Widzisz, jak kuchnia wyglądała? To pani przerwa. Dziękuję bardzo. Ta-da. Tu był wielki piec. O kurczę, ja tu nie byłam. Ale numer. O matko, czekaj, no. I tutaj była wielka kuchnia. I tutaj się gotowało. Jesteśmy teraz w kuchni. Zobacz, jakie to stare. No. Ale jak jeszcze zostały kafle. No, a tutaj co? O, klepisko. Tutaj to już. Ja chcę nie mówić, ale belki. No, ja czek- no już idę. No, tutaj chyba była jakaś komórka. Taka maksymalna penetracja. Super. Wygląda jak oddzielne pomieszczenia gospodarcze. Wszędzie stare jakieś. Ale całe szczęście, że oni jednak mimo wszystko chcą to zagospodarować. Kto wie, może jesteśmy tutaj, wiesz, ostatni raz. Ale czekaj. Nie wiem. Czy tu wejdziemy do kuchni? Czy kuchnia jest po tej drugiej stronie? Chyba wracamy do kuchni. Nie, tutaj wygląda dobrze. Nie, do kuchni jest po drugiej stronie. Tak mi się wydaje, że sam żeśmy przyszli. Tak, jesteśmy jak gdyby od zaplecza kuchni. O, a tutaj jest półokrągły pokój. O, ale śliczne. Ale numer. Wiesz co, wygląda jakby tu miała być łaźnia albo coś. No, mogę to takie być. Półokrągłe. Ale tutaj no może być. Zobacz, to jest wszystko wytaperkowane. Niesamowite. Ale tu nawet sufity, zobacz. W tym pokaż. No popatrz. Wszystko w kafelkach. Super. I cała kuchnia w kafelkach. Nie, żeby czysto było. Rozumiem. Ja chodzę na nie wcześniej. No i wyraźnie z kuchni i włazimy w to opiaskowane. No, czyli dół mamy zaliczony. Ale to są stare pomieszczenia. Tutaj widzę jeszcze jest klatka schodowa do wyjścia. Tuż za mną. Ale poczekaj, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. Tak. Ojej, a tutaj jest tajny przejście. Ale numer. Nie, klop jest, klop! No co ty gadasz? Czekaj, ale numer. No normalny klop. W takim zakamarku? Słuchaj, tak, ale musisz to zobaczyć. No co ty? Ty no... Naprawdę jeszcze poszli. Ty no kibelek jak w mordę strzeli. A tu co? Tu pewnie była łazienka jaka. Nie wiadomo, gdzie się rób, nie ma żadnych. O! Pamiętajcie, moi drodzy, pamiętajcie, jak się przekręci w lewo, to jest Instagram, jak w prawo, to jest Facebook, jak się podobało, to łapka w górę. Nie zapomnij też o subskrypcji, bo robi się całkiem ciekawie. O! To jest stary kafel. Ty, ładne to na drzwiach. Zobacz, szybki były takie. To jest szyba? Tak, to jest szyba. Szkło. Widzę, że jedyna przetrwała. Ale numer. To malowane jest. Tak. Piękna robota. Niestety, żadnej nie. Nie, no ogólnie masz jeszcze. A jeszcze są ogólnie, no widzisz. O. Bo tutaj pójdziemy na schody, tam już są te pokoje mieszkalne. To takie te sufity są. To tak niesamowicie wygląda. I całe szczęście, że takie budynki jak ten wracają z powrotem do łask. Chcą tutaj mam zrobić. Mam nadzieję, że wreszcie jak gmina się zapowiedzi, to coś z tego będzie, bo chyba nie. No. Już idę. Zobacz, jakieś śmieszne coś. Nie wiadomo, co to.
Czekaj, to są drzwi do Nikon. No właśnie. Ale wiesz co, wejdziesz tam w te drzwi, zamkniesz drzwi, nagle się przenosisz w czasie. Kurczę, aż się... To jest stara szafa. Aż się przesłuchaj. Uwaga, poświć, bo tutaj... Już, tak. No to jeszcze nie maczki, maczki są jeszcze gdzie indziej, ale tu jest secret. Ale... Chodź na górę? No. Dawaj, dawaj. Wow, ale to pięknie. O kurczę. No, widzimy na górne piętro. O, jest. Ale super. Kręcone schody. Niesamowite. Dalej tutaj, bo tutaj są jakieś dziwne dechy. I tutaj już mamy jasność. Tu uważaj, bo tutaj się gnie wszystko. Tak. Trzeba uważać w ogóle, bo skoro tutaj jest jak to skrzypi pode mną. Zobaczę tylko jaki widok. Trzeba bardzo uważać. To jest niesamowicie stara. O, mam tu wyjście na taras. Ale to jest piękne. Niesamowite. Tak. Aż chce się zamieszkać, co? No. Muszę ten bluszcze złapać. A wszędzie dookoła ten korek. Ile oni musieli się tego narąbać? To jest wszystko, słuchajcie, przybite. Drzewa dębu korkowego to jest w ogóle biznes pokoleniowy. O. Bo pierwszą korę, która do niczego się nie nadaje, zbiera się ze stuletnich drzew. Chcesz mi powiedzieć, że to ma 100 lat? To ma więcej niż 100 lat, bo to jest gruby korek. Ta kora odrasta, jak zbierasz, to ona odrasta na tym dębie korkowym. I podobno dobrych 200 lat farma musi mieć, żeby to się nadawało, wiesz, do czegokolwiek. Ale to warto sobie poczytać, ja już nie pamiętam w tej chwili, więc już nie chcę opowiadać bzdur, ale wiem, że to drzewa muszą bardzo długo rosnąć i ta kora musi się odradzać po zdjęciu. I to jest bardzo, że tak powiem, drogi materiał tapicerski. No widzisz? I zakręciłem kółko. No widzisz? Trzeba było do wiedźmy przyjechać. Pamiętajcie, wiedźma wie wszystko. Tutaj przyjeżdżają jeszcze potomkowie właścicieli. Z tego, co mówił pan starszy, to tutaj był podpisywany dokument przejęcia przez gminę tego budynku, by zrobić tutaj ekskluzywny hotel. Życie pokaże natomiast, czy to było tylko gadanie, czy jednak coś z tego faktycznie będzie. Ale ponad parowiekowe schody, no wiekowe to może aż nie, ale rodzina sama z siebie to ma bardzo długą historię. To są te maczki na kafelkach, tu jest cała ziemia. Niesamowite. Ojej. Jeszcze to tak marniało przez tyle lat, i jest to pomsta do nieba, zobacz, ale sufit. Wow. No. Swoje, nie? No tak, to już jest takie typowe. Ale spójrz, jakie ładne kafelki. No właśnie, o to chodzi. Niesamowite. Tak malowane, słuchaj. Ręcznie malowane. I tutaj były te pokoje, w których mieszkali ci z internatem, w technikum leśnym. W każdym z tych, o tutaj, jak się idzie, to są to były pokoje, w których mieszkali. Ty zobacz, internatu. Zobacz. No, tak, takie różne rzeczy. Ale niesamowite. Moment, da się tam wejść?
sam sufit był u mnie w domu, ten w salonie. Aha. To jest pan polski mur tak zwany, tak? Niesamowite. Cegłapeki. Ale jakbym miał $1,000,000, to by było moje, wiesz? To wygląda bardzo niesamowicie. Kawałek historii. Super. Wiesz, grill. Tam jest też benzynarnia. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, Toyota, włamywacza do baronowego. A skąd cię są? Z Warszawy przyjechał Toyota teraz. No teraz tak. Teraz tak. Wow. Wow. Tak się robi urbex z Kasią. I tu Göring z nim razem przyjechał. Tu był Göring? No. Ale ten Göring? Do tej ruscy wojska w ogóle nie doszły. Bo aby doszły, to by spalili ten zamek. No tak. Tu czołgi stało i wszystko poustawiane było. Aha. Wojska niemieckie to było w Pieru. No to tutaj musiało być Niemców bardzo wielu. W teren niemiecki jest. Aha. Tam przy tamtym moście tam była granica. Taki słup był wymurowany i nie betonowy. Aha. To my ten, wzięli ten słup i on miał farmera tutaj, był na leśnictwo Bonia. Aha. Farmary my wzięli linką, a posali, wyrwali my go i w las my go wywieźli. Bo co sztuki drzewem leciały, to czubki odzierały. A na tartaku tak nie chciały bardzo przyjąć. Mhm. Bo to mówi, może kradzione drzewo albo co. No tak. I co mówi pan, że Göring tutaj na górze, tak? Na górze. Tam do góry. Tutaj w tym pokoju? No. A baron w tym?
a baron tym drugim. Aha. Tu miał pokój stołowy, a tam miał pokój sypialny. A, rozumiem, że te dwa okna to były Geringa, tak? No. Aha, w ten sposób. No myślałem, że ten w tym pokoju to był Geringa. Tutaj ma baron sobie mieszkał, urzędował, a to są dwa pokoje. Aha, no i bo teraz się wyjaśniło. Pokój sypialny i stołowy był. Okej. Okay. No. A pan, pamięta pan jeszcze tamte czasy? Barona? Barona. To barona. Był dusza człowiek. Poważnie? O. A co lubił baron robić w wolnej chwili? Oprócz tego, że strzelał do, rozumiem, do jeleni z balkonu, tak? No. My nie brał na polowanie też. O! Broń mi do Mausera, a on miał takiego zwykłego. Też miał Mausera, ale miał mocniejszy, nie? Aha. No to mówi, jedziemy na polowanie, mówi. Mój coś na niedzielę uszczelimy. Pewnie, że tak. No. I tutaj on jest zwany, tam widzisz, tutaj stało rozwalone niestety, bramki już ksiądz nie naprawił. A tu jest grób barona? Tak, idziemy właśnie do jego grobu, to z tą nową płytą, którą proboszcz, że tak powiem, pamiętając kto fundował kościół, zadbał o to. Wow. I tutaj widzisz, tutaj była cała ta płyta. Jeszcze do niedawna? Było tutaj mocowanie bramki. Tak, że on dożył tutaj. Jego nigdzie nie wywieziono. On jeszcze, ten starszy gość, aha, wspomina właśnie barona, który jeszcze go uczył strzelać. No co ty? No tak, i on tutaj, on tu zmarł dopiero w 52 roku i normalnie po wojnie tu mieszkał. On mi tak po cichu powiedział, bo się pytam, ale co, no nie wywieźli go jako Niemca? A nie, on tutaj miał władzę. Wszyscy go tu słuchali. To był beneficjent tych terenów. Taki baron pełną gębą. Tak, i on tutaj normalnie, spokojnie dożył do 52 roku i tu go pochowali. A wcześniej mu zmarła żona 40. A, to już mamy, zobacz, po polsku jest napisane, tak. Grob właścicieli mojej woli i fundatorów kościołów w Sośniach i Chojniku. Dokładnie tak. A moja wola... W Chojniku jest drewniany kościół, a tutaj jest cyglasty. Jesteśmy w mojej woli i stąd też, no, nawet ciekawie to brzmi. Grób właścicieli mojej woli. Tak. I tutaj zobacz te a tutaj obok są jeszcze dwa... Groby rodzinne. Groby rodzinne. I to jest bardzo ciekawe, bo tu jest właśnie Marianna Rommel, a tutaj jest Germa Klitzing, czyli jeszcze chyba siostra jego żony. Ale Rommel z tych Romlów? Z tych Romlów, tak. No. Ta tutaj zmarła w 1895. To nie za bardzo widać. 1864, 1925. W 25 roku Germa Klitzing zmarła. Może matka baronowej. Ja to później sprawdzę. No, to tak. No, a ta... Rommel, naprawdę, oni mieli jakieś tam powiązania rodzinne. Ja właśnie pierwsze co to, jak tu weszłam, zobaczyłam, to po prostu aż mi wszystko zmiękło. Nie? Prawda? No. I tak ludzie jeżdżą, słuchaj, po różnych miejscach. No ale jak on mówił, że tutaj przyjeżdżał do niego, no skoro... co dwa miesiące Gering. Tak? No i to by się zgadzało, skoro Gering przyjeżdżał, a tutaj mamy jeszcze Romlów. No. Ale widzisz, no przychodzą ludzie, dbają, więc widocznie... Pamiętają ich dobrze. No inaczej byłoby to całe rozwalone. Mhm. Niesamowite. O, a tutaj ciekawe, bo tutaj jest obudowane wszystko, zobacz, to jest ruda potaszu. A słyszałem o tym potaszu. No więc tak, moja wieś Potasznia z niemieckiego to jest potasz. Aha. A to jest od potażu, czyli rudy żelaza, bo tutaj wypalali węgiel drzewny w lasach i to było jakimś właśnie, nie wiem, odpadem. I to jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich wiosek tutaj w okolicy, bo jest... podmurówki domów z tego są robione. Ale to jak żelastwo, co nie? Tak, no bo to jest, tu jest żelazo. Część takich kamieni jest na mojej ziemiance. Bośmy je wykopywali z ziemi, były w starych fundamentach takiej stodoły. I my żeśmy to potem użyli do innych rzeczy
Okay. I część takiej rudy jest też w podmurówce mojego domu. Ale rozumiem, że to są odpady z... Tak, a nie, że stwór własny. Nie, odpady. Że poda, potaż. I stąd ta potażnia od podask. W takich miejscach warto też i tubelców popytać, co się działo ciekawego. No, historia sama się pisze, ale ja się cieszę, naprawdę. Jeśli wam się podoba mój program, to dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie też subskrybować, bo wyprawy Kojota to nie tylko Azja, to też Europa, a teraz i Polska. Jedziemy dalej w trasę.